Na pewno książka jest bramą do poznania. Przede wszystkim zaspokaja naszą ciekawość, rozszerza nasze horyzonty myślowe, łączy, bo różni ludzie czytają różne książki, mogą o nich porozmawiać. Czasami też dzieli, ale lepiej, żeby tak nie było. Przede wszystkim pisząc książki, ja muszę się najpierw naczytać, zwłaszcza do tych o Polsce. Polska znana i mniej znana, bo pojechać, zrobić zdjęcia, porozmawiać, to jest tylko wstęp. Potem trzeba się zanurzyć właśnie w te różne miejsca i potem napisać oczywiście. Więc czytam książki, ostatnio czytałam o Pomorzu Zachodnim, tak, ponieważ to jest tak mało znana dzielnica, niby niedaleko, ale myślę, że więcej ludzi mogło być czasami we Włoszech, aniżeli na Pomorzu Zachodnim. A na przykład tam jest Trzcińsko, Zdrój, Moryń, które można nazwać polskimi Carcassonne, tak jak Paczków i Szydłów, ale kto je zna? Dlatego ja opisuję takie miejsca. A co czytam? No różne rzeczy. Teraz na przykład czytam, o zaraz pani pokażę, bo mam ze sobą, tak, mam ze sobą bardzo ciekawą książeczkę. Proszę zobaczyć. Niegrzeczni bogowie, super. To jest takie nawiązanie, powiązanie antyku z teraźniejszością, bardzo żartobliwa, świetnie napisana książka, która bawi, ale i uczy, bo sięga właśnie do mitów greckich, opisuje bogów. No, także polecam ją, wzięłam sobie do pociągu na czytanie. A poza tym lubię czytać biografie, lubię czasami czytać też książki, ale to coraz mniej mam na to czasu, takie kryminały, tak, ale już dawno nie czytałam. Kiedyś były takie inteligentne kryminały Agaty Christie, tak.